Dzień dobry moi drodzy, vlogmas, dzień pierwszy. Dzisiaj będziemy dekorować dom na święta. Jeżeli Was interesuje dodanie do domu troszeczkę świątecznego klimatu, to zapraszam. Ja zawsze to robię 1 grudnia. Właśnie patrzę się na ogródek, pada śnieg. Ale zanim zaczniemy, słuchajcie, to chciałam Was poprosić o lajki. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie naciśnijcie czerwony przycisk. Wtedy nie przegapicie żadnego vlogmasa. A jeśli chcecie dostawać powiadomienia o każdym filmie, których teraz będzie trochę więcej, ktoś mi to trupta, to włączcie sobie dzwoneczek. Muszę wyjąć dekoracje, które gdzieś tam głęboko schowałam w szafie i pochować jesienne ozdoby, wyjąć te świąteczne domki Mikołaja, lampki, światełka, cały ten świąteczny kram. Ale zanim to, to słuchajcie, otworzyłam już na Instagramie, gdzie Was serdecznie zapraszam, bo otwieram tam na żywo, kalendarz od Pauli. Paula mi, słuchajcie, przysłała taką wielką paczuchę. To nawet nie jest kalendarz, to jest kalendarium, słuchajcie. Ile tu jest rzeczy, jest książka, jest krem, są jakieś, widzę, robótki. Żywo otwieram kalendarz na Instagramie, także tam Was serdecznie zapraszam. I zadanie numer 1 to zrobić sobie wypasioną zimową kawkę. Zaczynamy sprzątanką. Trzeba tutaj zebrać parę rzeczy. Jesienne jeszcze dekoracje, tutaj jakieś listki. O, widzę, że jest pełno prania, wisi. Kamanie. Kamaniak, w ogóle przywitaj się grudniowo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. No, jeszcze tak. Jeszcze prawie cały miesiąc. Ach, Kamaniak, to nie rozumiem ani świąt w ogóle. Tu, słuchajcie, wszędzie jest po prostu... No, jest rozgardiasz, ale... Come on, dzisiaj wymyśliłam taką misję dla nas, żebyśmy przystroili dom świątecznie. Nie wiem, będziesz mi potrzebny, żeby ściągnąć zasłony. Ja wrzucę je do pralki i chyba powiesimy też firankę. Także zaczynamy ogarniando. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Zobaczcie, jest godzina 14, a ja muszę wszędzie palić światło, jest tak ciemno. Wysprzątałam, słuchajcie, chałupę, odkurzałam, myłam. Ścierałam kurze, więc wszystko jest gotowe, żeby wyjąć świąteczne ozdoby. Zebrałam też wszystkie jesienne rzeczy, więc że chciałam Was poprosić o zadawanie pytań do Q&A, bo w sumie nigdy czegoś takiego tutaj na kanale nie robiłam. Zapytałam Was na Instagramie, ale słuchajcie, pojawiło się tylko kilka, bo tam nie obserwuje mnie dużo osób. Dlatego zachęcam, słuchajcie, na pewno zrobię podczas vlogmasa jakieś rozdanie, żeby tych obserwujących tam na Instagramie przybywało. A tymczasem zachęcam Was do zadawania pytań do Q&A. Możecie pytać śmiało o wszystko. Chciałabym zrobić właśnie jeden taki odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania dotyczące mnie, Kamanka, naszego domu, naszej rodziny. Cokolwiek, słuchajcie, chcecie, spytajcie. Myślę, że możemy się w ten sposób po prostu lepiej poznać. Jeżeli ktoś jest nowy, albo jeżeli ktoś ogląda dłużej, to może się dowiedzieć czegoś, czego był ciekawy. Dobra, ja, słuchajcie, czekam, aż wyschną podłogi i zabieramy się za odkopywanie z szafy świątecznych ozdób. Zobaczcie, co jako pierwsze znalazłam. Wieniec, nasz piękny wieniec z zeszłego roku, który, słuchajcie, kupiłam z Kamankiem chyba na targu, już nie pamiętam. I potem jeszcze w Netto zobaczyłam taką wielką kokardę. Także on wygląda z tą kokardą naprawdę bajecznie. Bo muszę przyszła skontrolować, czy rzeczywiście dobrze wisi.
Dobra, mam tutaj trochę Armageddon, znalazłam ozdoby świąteczne, które leżały w kilku miejscach. Muszę to jakoś uporządkować, żeby w następnym roku, słuchajcie, wszystko było w jednym miejscu. Mamy tutaj masę, nawet jest jakiś opłatek, masę ozdób. No, także będziemy zaraz, słuchajcie, działać. Tylko zjemy na szybko pizzę, bo już jestem taka głodna, że nawet nie chcę mi się, słuchajcie, gotować. O Jezu, ten Mikołaj jest super. Pani, odzywam się do was już później, rodzice poszli. W czwartki spotykamy się zawsze z rodzicami na kolację. Tak jak widzieliście, dzisiaj były burgery autorstwa Kamanka, a ja jeszcze zrobiłam frytki. Udało mi się dzisiaj, słuchajcie, udekorować świątecznie salon. Trochę widzicie w tle u mnie w biurze, już są lampki. Już jest ślicznie, świątecznie, są lampki. Co prawda, zanim Kamil zawiesił odpowiednie lampki, to parę tych lampek musiał powiesić, bo nie mogą sobie przypomnieć, które to były, a tych lampek, jak się okazuje, mamy sporo. W każdym razie, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do końca, no to koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeśli czekacie na następne vlogmasy. Zobaczymy, jak często będą się one pojawiać. Oczywiście będę się starała, żeby tych filmów było jak najwięcej. Do następnego. Buziaczki, pa, pa.